brawa, tak, dla gospodarzy. Oj, nowy startuje na torze pierwszym, na drugie torze drugim. Konkurować będzie OSP Wartosław. Sędziowie liniowi porządkują tory, zgłaszają gotowość przez podniesienie ręki. Sędziowie liniowi gotowi. No jak już jest promek gotowy, to tak. Sędzia startowy. Wystartowali. Tor pierwszy zewnętrzny. OSP Hojno gospodarze i tu wrzawa, wrzawa. Tor drugi Wartosław, również dopi. Kończą konkurencję. Wartosław ukończył. No również, brawa! To wewnętrzny chłód. To zewnętrzny chłodzisko, to wewnętrzny czwachowo. A ten to co? Na torze pierwszym, zewnętrznym. Kłodzisko, brawa dla kłodziska. Tor wewnętrzny. OSP Czechowo, brawo. Dopingujemy, dopingujemy na ścianie. Widzicie Państwo, jak to trudna konkurencja. 1,5 metra wysoka ściana. W sztafecie na torze pierwszym startuje Wróblewo, na drugim torze OSP Samołęcz. Sędziowie porządkują tory. Zawodnicy seniorzy przygotowują się na torze pierwszym, zewnętrznym. Konkurencję będzie rozegrywało OSP Wróblewo, na torze wewnętrznym, drugim OSP Samołęcz. Sędziowie liniowi gotowi, tory gotowe, gotowi. Sędzia główny gotowi, gotowy, kibice gotowi, zawodnicy również. Startujemy. Wystartowali. Tor zewnętrzny, OSP Wróblewo, tor wewnętrzny, Samołęcz. Dopingujemy zawodników, brawa. Jest to ostatnia konkurencja seniorów. Jeśli chodzi o sztafetę, będzie się konkurencje bojowe. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Gratulujemy do bi.
Samołęż ukończył. Wróg lewo kończy. Ukończył. Marianowo i Kłodziski. Drużyny młodzieżowe. Drużyny seniorskie ukończyły sztafetę. Drużyny, zawodnicy, którzy ukończyli, zapraszamy na grochówkę przygotowaną przez pod okiem drucha Marka Jankowskiego. Grochówka na pewno w związku z tym bardzo smaczna. Zapraszamy, można się częstować. Marek Jankowski sam pompował rzekę wodę zwarty, także na pewno będzie super. A my już przygotowujemy tor. My, zawodnicy, sędziowie liniowi, sprawdzają przygotowanie toru do rozegrania konkurencji sztafety drużyn młodzieżowych 16-18 lat. Fotoreporterów, którzy są wewnątrz boiska, proszę o opuszczenie boiska. Zostają tylko 16 zawodnicy. Kibiców prosimy o zachowanie ostrożności. Sędziowie liniowi gotowi? Gotowi. Sędzia startowy, Mieszczyk, Zwyżek. Wystartował. Ustrzelił jakiegoś pytania, nie wiem jakiego. Ląduje. Szesnaście-osiemnaście lat. Marianowo, tor zewnętrzny, Kłodzisko wewnętrzny. Zabudujemy. Wyrównana konkurencja, obydwoje zawodnicy kończą prawie w tym samym czasie. Skończyli, brawa! Do rozgrywania konkurencji przygotowują się panie. Zrób ściany, wyjadą. Sędziów proszę o przygotowanie toru. Na kobiet usunięcie ścian. A ja pierwsza. Thank you.
Ja wszystkich zapraszam na smaczną grobówkę. Smaczna tym bardziej, że przygotował ją Marek Jankowski Stojna. A jeszcze tym bardziej smaczna, że na wodzie rzeki naszej Marty. Sędzia startowy również. Kibice gotowi. Wystartowali zawodnicy, a właściwie zawodniczki z Jasionnej na torze zewnętrznym. Na torze wewnętrznym Marianowo. Duże brawa dla kobiet. Panowie, jak któryś się zapalił, to dziewczyny na pewno ugaszą, jak widać. Dziękujemy. Ostatnia zmiana dla Jasionnej. Nowo pół długo. Zawodniczka z Jasionnej ukończyła kompletnie. Brawo! Marianowo dochodzi. Właściwie dobiega. Jest! Brawo! Pierwszy. Już za chwileczkę. Zapytaj się mamie, czy ma wypić. Mama da kasę. Tak jest, no właśnie, przepraszam, że prezes. Kolego. Prezes. Też z kolegą. Z kolegą też prezesem? Też. I sołtysem też. No dalej, co tam? Za chwilę. Chyba, że mam gdzie przekupić jeszcze. Mogę się poczęstować. Nie, dziękuję. Ja tylko filmuję. Ja tylko filmuję. Wystartowali, brawo. Nie, nie. Przeskakują chłodek. Przechodzą tunel. Równoważnie. I zaczynamy pompowanie wody. Thank you.
Drużyny, będzie żadną stojną. Prowadzi druh Janeta Jana Mraska. No i oczywiście druh Henryk Szymcza. Ukończyły konkurencję, ukończyli konkurencję. Przygotowują się więc Jasiona i Marianowa. Kobiety będą wykonywać zadanie bojowe, ale teraz szmachowo, bo nie ma drużyna pożarnicza. Ja nie lubię tego loda. Ty, Edzia. Nie popisujemy. Teraz siadasz do mnie na kolana.
Dopingujemy młodzież, oczywiście dopingujemy, brawa, brawa. Brawa na Lublewa. Kilka lat pobiegają zresztą teraz, nie? Jasionna Nowo, kobiety. W białych kaskach Jasionna. W czerwonych Mariana. Brawo, brawo, zobaczcie co się dzieje. Zakładają wąż wstawny.
Seniorzy, ćwiczenie bojowe. Niezwykle widowiskowe. Ale i też trudne. Przyszykowany sędziowie gotowi. Sędzia startowy gotowy. Kibice gotowi. Zawodnicy gotowi. Złożone. Wystartowali. Jasiona na torze pierwszym bliżej trybun i Marianowa na torze drugim bliżej lasu. Włączymy wąż stawny. Pompy.
Jasiona ukończyła. Mariana również, brawa. Już gotowy, sędzia startowy nabija kaburę. Pan Heniu Szymczak sprawdza jeszcze składanie meldunku, poprawne składanie meldunku. Drużyny gotowe, czy przygotowane. Słońce kiepsko widać. Mhm, ale to widać. Sędzia startowy nadzoruje, czy nie przelatuje F1, F5, F15, nawet 16. Wystartowy. Pójdą! Bartosek. Drugie miejsce na dwóch miał. Dopingujemy gospodarzy, dopingujemy też gości w Bartosławiach. A samo już startuje. Drużyny składają meldunki. Sędziowie liniowi już przygotowani. Sędzia główny gotowy do oddania strzału. Grublewo to pierwszy samolot drugi. Ostatnia konkurencja dzisiejszych zawodów. Ćwiczenie bojowe, seniorzy. Dróg Zbyszek wystartował. Drużyny wystartowały. Doping. Ostatnia konkurencja dzisiejszych zawodów w Kojnie. Ale
dobrze na dobrze kamerun, a mnie ujął. Czas podsumować te zawody. Przypomnę jeszcze raz, że w zawodach wzięły udział łącznie 23 drużyny jednostek OSP z terenu gminy Wronki, 10 seniorów, 9 MDP, 2 drużyny kobiece i 2 16-18. Zapraszam panią burmistrz. Przypomnę też, że zawody odbywały się pod patronatem pana burmistrza, że sponsorem nagród i pucharów była gmina Wronki oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. I jeżeli słuchajcie, no musimy powoli to podsumować. I tak, jeżeli chodzi o kobiety, dwie drużyny i drugie miejsce Marianowo Ja będę. Jakby co, ja mogę robić. Pierwsze miejsce kobiety Jasionna. Robimy zdjęcie. Tak,
Słuchajcie, jeżeli chodzi o kategorię 16-18, drugie miejsce Kodzis. Moment. Drugie miejsce Marianowo, 144, 13 punktów. Zapraszamy. Drużyna. Brawo. 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 Co to się dobrze nie chce, tak? Brawo. I teraz i drugie i pierwsze miejsce OSP Kłodzisko. 137, 08 punktów raz łącznie. Najmłodszy na końcu, tak? Ale młodzieżówka. Jak ty to robisz, że jesteś rozmowy? Młodzieży, daj tam. I słuchajcie, no i trzeba teraz podsumować też młodzieżowe drużyny pożarnicze. I tak, jeżeli chodzi o dziewiąte miejsce, 985,85 punkta, Wronki. Zapraszamy. Dziękujemy. Ósme miejsce Samołęż 1, 994,92 punkta. Drużyna, zapraszamy. Drużyna! Samołęż pierwszy, zapraszamy. Gratulacje. Za odwagę. Dziękujemy. Siódme miejsce Samołęż 2, 959,05 punkta.
Witamy, gratulujemy. Gratulujemy do pani burmistrz, gratulujemy. Ci już są wysocy, kurczę, no. Były już jest konkurencja, musimy się gdzieś tu przekonać, no. Gratulujemy. Dziękujemy. Szóste miejsce Maria Nowo, 1395 punkta. Poproszę. Dziękujemy. Piąte miejsce w Rublewo, 1672 punkta. Czerwoni wygrali, tak jak jest wczorajszy mecz. Gratulacje, jak jest? Nie biało, czerwoni, tylko czerwoni. Gratulujemy, 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 gratulujemy. Fajnie było? Gratulujemy. Klikniemy trochę? Dobra, fajnie, super. Dziękujemy. Czwarte miejsce Bartosław, 1433 punkta. Dziękujemy. Trzecie miejsce, Kłodzisko, 1021.09. Dziękujemy. Drugie miejsce Czmachowo, 1021.90. Brawo. Brawo, brawo. Udało się, nie? To ja mam. A pani jako młodzież tylko drobniutka, no. Dziękujemy. I pierwsze miejsce gospodarze Hojno. 1024. No nie gościnnie. Jak
Nie pozwoliliście wygrać. Gratę! Słuchajcie, tak, zbliżamy się do końca, byśmy musieli podsumować seniorów, ale może lepiej pani burmistrz jeszcze podsumuje te zawody, bo później wszyscy uciekli i nie będzie słuchał. Witam was serdecznie. Ja chciałam podziękować za to, że mogłam brać udział w tych zawodach. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Po pierwsze ilości drużyn, po drugie waleczności, zapału, które wykazywaliście. Cieszę się, że mogłam wam kibicować. Gratuluję wszystkim nagrodzonym i tym wygranym. No i mam nadzieję, że już niedługo zobaczymy się przy kolejnych zawodach. Dziękuję bardzo. A to jeszcze tylko dopowiem, że w ogóle to gratuluję bardzo serdecznie organizacji. Naprawdę myślę, że inne gminy mogą być przykład. Pięknie. Dziękujemy. Dziesiąte miejsce, jeżeli chodzi o seniorów. 156 punktów, 8,83. Grublewo, zapraszamy. Grublewo. Seniorzy. Idzie senior. No idzie reszta w końcu. No idzie cały zestaw. Nikt nie chciał być seniorem. Wyzwali prezesa. Dziękuję bardzo. No, senior, dobra. Klękaj, klękaj, senior, klękaj. Gratulacje. Dziewiąte miejsce, Samołęż, 154,4. Zapraszamy. Ósme miejsce, 137,33. Szmałowo. Siódme miejsce, 129,36, Emika. Zapraszamy.
dziękujemy. Szóste miejsce, 125,9, Hojno. Zapraszamy. Ale następcy rosną. To jest najmłodszy uczestnik tych zawodów. Mają od kogo się uczyć. Zapraszamy tutaj bliżej prezesa trochę. Dziękujemy. I piąte miejsce, 125,63, OSP Lubowo. Zapraszamy, słuchajcie, no nie wszyscy mogą być pierwsi, no. Tam po środku też ktoś musi być. Czwarte miejsce, 122,27, OSP Kłodzisko. To nie wyjdzie. Zapraszamy, zapraszamy. Dziękujemy. I trzecie miejsce, 120 punktów, OSP Marianowo. Gratulujemy, wejdźcie na resztę, ci co pojechali do domu. I drugie miejsce, 112,53, Bartosław. Dziękujemy. No i słuchajcie, najlepsi w ćwiczeniu bojowym. Pierwsze miejsce w ćwiczeniu bojowym. Najlepsi ogółem. 111,5. OSP Jasionna.
Mistrzostwa Europy wypowiedzieć. Dziękujemy i słuchajcie, kolejne zawody sportowe będzie w Chojnie, uważam za zamknięte. Zapraszamy za rok.